two, three, four, five, six, seven, eight. Fairplay Dance Camp jest skierowany do pasjonatów tańca, tancerzy, jak i nauczycieli tańca. Zobaczyłem, że jest fair play i się bardzo zainteresowałem, bo było bardzo dużo nauczycieli, którzy są bardzo spokojni, bardzo fajni, bo są z całego świata, z Ameryki, z Chin, z Europy, wszędzie. To chciałem przyjechać i udało mi się i jest bardzo fajnie. Jakby dla naszych studentów, ci, którzy są wybitni, proponujemy coś takiego, że mogą poprowadzić zajęcia na tym obozie. To im daje też olbrzymi, to jest dla nich olbrzymia trampolina promocyjna i ci ludzie, którzy do nas kiedyś przyjeżdżali, część z nich są dzisiaj nauczycielami i uczą na naszym obozie, ale też na całym świecie. Dlaczego jest atrakcyjne? Bo to jest atmosfera. Taniec to jest szczęście i ten taniec daje naszym dzieciom szczęście, po prostu. Atmosfera jest rewelacyjna. Od wielu lat tu przyjeżdżamy z naszymi pociechami i też miło czas spędzamy. Atmosfera jest taka, że ja jestem tutaj od początku do końca z nimi, bo po prostu nie chcę tego przegapić. Takiej imprezy na pewno nie ma w Polsce drugiej. Dance Battle to the Beatbox to jest widowisko takie taneczne, które organizujemy wspólnie z fundacją Fairplay Dance Camp, organizującą teraz turniej na AWF-ie w Krakowie. Jest to wydarzenie organizowane przez nas po raz trzeci wspólnie. Zapraszamy wszystkich 11 sierpnia na godzinę 19 na Rynek Podgórski, gdzie światowej sławy choreografowie, którzy na co dzień współpracują z gwiazdami muzyki pop, stoczą taneczny pojedynek do muzyki na żywo, a ta w wykonaniu również międzynarodowych beatboxerów. Będzie dużo się działo, będą również elementy edukacyjne, będziemy mogli wziąć udział w mini lekcjach tańca, podpatrywać triki od profesjonalistów, ale również nauczyć się co nieco z tańca współczesnego. To wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i dla ludzi w każdym wieku, także zapraszamy całe rodziny, dzieci, młodzież, rodziców, zapraszamy dziadków, żeby mogli się troszkę poruszać i rekreacyjnie spędzić czas. Zaczynamy o 19:00, nie może Was zabraknąć.